początku, że zagram w planie, no ja to ja, więc zagram tylko 2-3 utwory takie bardzo energetyczne, a potem stonuję trochę, także proszę wybaczyć, może mój młody wiek. Ja będę grał, tak? Na początku? Tak. Także jak już za chwilę teraz zaczynamy. Jak będziesz gotowy, to powiedz. Dobrze, ja się tylko ustawię. Jasne, okej. Jeszcze pół to. Trochę niefortunnie bym tu zagram taki utwór, który skomponowałem kilka lat temu, ale no jakoś tak się stało, że tutaj pierwszy raz wykonam ten utwór, a może w innym miejscu go powinien wykonać, natomiast napisałem epitafium dla tego pana, który tam właśnie na mnie patrzy z tamtej strony tego. Mam nadzieję, że nie sprofanowałem. Zobaczymy. Słuchamy. Tak, to co, zaczynamy? Właśnie, jeszcze chciałem właśnie podziękować tutaj temu panu, że mogę tu wystąpić. Z całego serca dziękuję. I jeżeli już chodzi o nagrywanie, bo tak co jeszcze chciałem powiedzieć. Chciałem serdecznie powitać państwa tak oficjalnie, bo to jak potem włączy się nagrywanie. Jestem naprawdę bardzo, chciałem podziękować Łukaszowi, że jego żonie, że mogę tutaj nocować. I myślę, że właśnie na początku jeszcze tak
Nie wiem, czy można nagrywać, czy już bo chciałem tylko powiedzieć, że tak jak na wstępie zaznaczyłem, pierwsze trzy piosenki będą takie trochę bardziej agresywne. Proszę się nie wystraszyć i nie zakłysnąć piwem. Chłysnąć. Dobrze. Także przed Państwem Sewer Ukleja. Brawo! Miłego słuchania. Dziękujemy. Oglądania. Nosi tytuł Nie widzę Ciebie w swych marzeniach. Skaldowie wykonywali ten utwór, właściwie mój idol wykonywał go, miał go wykonać najpierw, ale jakoś tak się stało, że też mogę go wykonywać. Jeżeli ktoś ogląda ten film w tym momencie, mam nadzieję, że nie sprofanowałem dzieł tych wspaniałych artystów. Także drugi utwór. Shalom, Huron.
zaczyna. Dzień bez ciebie. Ja się napiłem wody, bo trochę, ja przyznam szczerze, że już nie pierwszy koncert gram, ale mimo wszystko jest trema, naprawdę. Jeszcze w takim miejscu, gdzie to niesamowite. To jest taki utwór, bo ja często... Zrobiłem tak zwaną ekfrazę do obrazu Moneta. Wisi u mnie nad łóżkiem i właściwie tak, chyba może jakiś inny obraz Moneta, ale nieważne. Napisałem do tego taki tekścik w związku z obrazem Impresja, początek ma wschód słońca, coś takiego to było, żeby mnie skłamał. I mam nadzieję, że wyjdzie, bo miałem przerwę w graniu tych utworów, bo czasem nagrywam, te utwory rejestruję, a potem za jakiś czas do nich wracam. Staram się jakieś ciągle nowe wyzwania sobie stawiać, także niektóre utwory po prostu muszą odleżeć i mam nadzieję, że wyjdzie. Impresja, początek impresjonizmu, wschód słońca, zdaje się. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Ścichł wrzask i zgiełk jaskrotu maszyn szczęk, migocze przez twórz dźwięk, synestezja znaczeń, impresja harmoniczna, błękitu i zieleni, bez trwogi i wypaczeń, co przestrzeń oniryczna, fiołkowa wzdłuż deseni, dywany ścielą morza, osnute tonią bieli, kształty nie tak ostre, by nie wyrzeknąć rany. To był mój już właśnie. Teraz bardzo proszę wybaczyć, jeżeli komuś się nie spodoba, się nie spodoba ten utwór, bo mam nadzieję, że jest spora. Jest bardzo spokojny, wytonowany, tak jak przystał. Myślę, że ten pan, nie wiem, ja przynajmniej nie znalazłem w internecie nigdzie wzmianki, że ktoś napisał dla tego pana epitafium, a z tego, co mnie wiadomo, gdzieś tam czytałem różne publikacje, że był po prostu bardzo wspaniałym człowiekiem, o dużej serdeczności. I tak jakoś pomyślałem, że należy mu się ten utwór. Nie wiem, czy to jest może profanacja, ale mam nadzieję, że jest bardzo spokojny, wytonowany, stanowany. Przepraszam, jeśli coś nie tak. Przy...
Przyjacielu człowieku, wielki, wrażliwy. Hej, Sted! Postawiłeś krok przed szereg, wcale nie stanąłeś nad innymi. Winy małych ludzi wziąłeś na się. Fabula rasa, czystość człowieka nikt, jako hipis przeciw światu staje. Ze złej pustki świata wyłania byt. Dzięki takim cierpienie ustaje. Szlachetny egotyzm rzeczysz, bracie, lecz twa niedoskonałość czyni cię ludzkim. Święci są dla innych całkowicie. Mało kto umie się tak poświęcić. Prawo naturalne, sprawiedliwe, są przecież różne rodzaje dobra. Przecież aż tak nieważne są hierarchie. Bądź koła cię czysta, matka twoja, i kocha cię twój ojciec w niebiesiech. On wie, ile na duszy twej ram było, jaki to ciężar i gard nosiłeś. Koniec końcem modlitwa, modlitwa. Poproszę dobrego Boga, by cię przyjął do siebie i do krainy na dół od Edenu wpuścił. Poproszę dobrego Boga, by cię przyjął do siebie i do krainy na dół od Edenu wpuści. O, ja w ogóle jestem teraz... Jest taki poeta polski, wspaniały poeta, patriota, więc też mnie blisko, w sposób duchowy, bliski sposób duchowy, napisał taki wiersz, w ogóle bardzo płodny artysta, zachęcam do oglądania. Jest jeszcze taki jeden, pan Marek Gawniczek, mówię panu Marku Gawniczku, ale teraz nie sposób wspomnieć o takim innym poecie. Nazywa się pan Zdzisław Bernacki z Opola, jest spod Opola, i napisałem też do jego, skomponowałem do jego wiersza muzykę, ale panie Zdzisławie, proszę wybaczyć, na pewno, jeżeli będę miał taką okazję, to wykonam, bo tak trochę sobie w taki sposób nagrałem to, że mam nadzieję, że w przyszłości wyjdzie, a w tym momencie powtórzyłem wiersz pana Marka Gajowniczka i zaaranżowałem go na gitarę. Władza i rewolucja, a opowiada o tym, o sytuacji na Ukrainie. Do tego jeszcze jest mowa w tym wierszu o zagrożeniu, które idzie ze strony islamistów. Takie mam wrażenie przynajmniej. Więc jest taki enigmatyczny trochę ten wiersz, a jednak wyrazisty. Przepraszam. Red Bull, zaczynamy. Władza i rewolucja. Bestia była woda i lecz przeniosła się do nas.
Ludzie wciąż wczasowali, dobra była ochrona. Każdy śmiał się, żartował, że to nie jego sprawa. Teraz jest bardziej jego, rośnie w oczach obawa. Bestia była daleko, obcinała tam głowy. Trupy płynęły rzeką i był atak gazowy. Działo to się na wschodzie, za górami, za morzem. Dzisiaj widzimy sami, że i do nas przyjść może. Tak się łatwo przemieszcza od mocarstwa do carstwa. Nie wiedzieliśmy o tym, teraz było garstwa. Wszystko jest tak podobne, władza i rewolucja. Dzisiaj wyglądasz oknem, jutro będzie destrukcja. Słyszysz huki, wystrzały, jeszcze z telewizora. Ale u nas też przecież sytuacja jest chora. Widzieliśmy na marszu tarcze, pały, wystrzały. Świat się stał niebezpieczny, dla wolności za mały. Podstroju gitaru, przepraszam. Można już, tak? Tak, cały czas. Znaczy jest to mój utworek, napisałem go dobre kilka lat temu, ale nosi tytuł Lepszy Dzień i mam nadzieję, że jutrzejszy dzień, czy dzisiejszy dzień, czy kolejne będą dla wszystkich z Państwa jak najlepsze, także jest z takim pozytywnym, uniwersalnym przesłaniem, ale myślałem o wszystkich ludziach, którzy być może wysłuchają, a kiedy tak, jeżeli mogę wtrącić, to jeżeli piszę jakieś wiersze, czy tam jakieś teksty do moich utworów, zawsze starałem się kierować, znaczy nie zawsze może, ale z czasem zrozumiałem, że słowa Zbigniewa Herberta o tym, że właśnie piszę każdy wiersz kolejny z myślą o tym, czy aby kogoś może nie uratuje, może przed czymś złym, przed jakimiś zamierzeniami. Także staram się od pewnego czasu tak patrzeć na twórczość literacką. Takie credo. No nie licząc sobie wcześniejszych takich szalonych utworów. Chociaż czas upływa wciąż, niesie ból, chociaż szczęścia czasem brak i samotność czuje się. Przecież trzeba patrzeć w przód, coś przyniesie nowy dzień. Przecież trzeba patrzeć w przód, coś przyniesie. Zawsze.
być cud. Coś przyniesie nowy dzień. Przecież trzeba patrzeć w przód. Coś przyniesie nowy dzień. Utwór, ja go napisałem kilka, skomponowałem kilka lat temu i powiem, zawsze na początku chciałem tak, jak pan Tadeusz Sikora, przyjaciel mojego ojca, ogląda ten, przepraszam, ten występ, powiedzieć, właśnie podziękować za celne rady, które mi dał, ale nie wiem, czy ze wszystkich rad skorzystam, bo doradził mi taką... Pan Tadeusz właśnie gra w taki sposób specyficzny, ale kilka jego rad bardzo do mnie trafiło i myślę, że w tym wykonaniu specjalnie zastosuję się do jego rad. A utwór został napisany na bazie tych wydarzeń, które miały miejsce na krakowskim Przedmieściu. Wtedy było takie lotne hasło: młodzi wykształceni z wielkich miast, a teraz można powiedzieć, są hipsterzy ze Starbunia, z Krakowa. Więc takie film, nie film, tylko tytuł utworu roboczy Tni szabelką, a właściwy piosenka dla młodych wykształconych z dużych miast. To udręka, chorobliwy stan maniaka, hipokryty absurdaka. Ni szabelką, wszystkim zdrajcą serca pęką. Ni szabelką, a narazisz się na śmieszność. Ni szabelką, wszystkim zdrajcą serca pęką. Ni szabelką, a narazisz się na śmieszność. Mówią, chcemy szczęścia przecie, dobro to rzecz, kosmo wiecie. Gdy ci kapki z uci opadną, poznasz, bracie, co jest prawdą. Ty szabelką, wszystkim zdrajcą serca pęką. Ty szabelką, a narazisz się na śmieszność. Zasad.
dać nam tę zmułeczkę. Jakoś to wychodzi. Na zdrowie. Skol, jak mówią Duńczycy. Duńczycy. Ile procentowe? Ja teraz chciałem kupić taki utwór. Tylko tutaj muszę dobrze założyć kapodaster, bo tak mówiłem, zostałem ukradziony. Cokoły, Leszek Czajkowski, prawda? Pan Leszek Czajkowski jakoś tak mnie zainspirował po prostu tą piosenką. Więc teraz chciałem tak wtrącić, bo te utwory one są trochę zróżnicowane i z całym szacunkiem dla pana Jana Pietrzaka, którego serdecznie naprawdę bardzo uwielbiam go jako artystę, satyryka, i ten jeden piękny utwór, który napisał, szczególnie utkwił mi. Chciałem okazać po prostu szacunek w ten sposób panu Janowi, bo jest znakomitym Polakiem, po prostu wspaniałym Polakiem, i ten utwór jest wzruszający wiele razy, można powiedzieć, doprowadził mnie, można powiedzieć, nawet do łez, także przepraszam za wynurzenie, ale dobrze. Taki kraj. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj, nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przedrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać, pić. Ten święte prawo ma by z dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los. Za ojców groby, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiarnych dni, zwycięskiej chwały nadejdą dni. Dopomóż Boże i wytrwać daj. Tu nasze miejsce, tu nasz kraj, tu nasze miejsce, tu nasz kraj. Utwór Sen o Warszawie trochę przearanżowałem, inspirując się tu i ówdzie. Znaczy, nie, zmieniłem trochę tekst, bo tak sobie pomyślałem, jesteśmy we Wrocławiu, więc może wrocławski dzień i nadodrzański świt. Może być? Może być? Mam nadzieję, że wyjdzie. Mam tak samo jak ty.
jeszcze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas. Na skrzydłach ja tak będę leciał tu sił. Wrocławskie korwni. Gdybyś ujrzeć chciał na nadodrzański świt, już dziś ruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie w nas wrocławski dzień, wrocławski dzień, wrocławski dzień, wrocławski dzień! Taka podasta po prostu powoduje, no tak, ten lepszy ktoś mi ukradł. Aha. Nie. Nie, dobrze było, naprawdę, dobrze? Super. No to by było wszystko. Dziękuję. Brawo, Sewy! I teraz mogę już pójść na papierosa, tak? Bo jeszcze... Tak. Tam. Znaczy ja... Także bardzo dziękujemy Sewerowi za ten... No, bardzo interesujący koncert. I za chwilę zespół Blue Jeans. To jest jakaś przerwa. Przepraszam, mogę to odłączyć? Aha, zaraz, przepraszam, jeszcze sekundkę, mam ciszę. Nic się nie stało. Właśnie chciałem się zapytać, czy gdzieś się zapalić maszynę. Naprawdę, coś to jest twój głos. A
Działać, to ja podłączę. Na razie nie. Na razie nie, w drugiej części. Na razie nie. Dobrze. Wymagania mają. Nie, bo był niepodłączony, bez kabla. Zdaje nam się, że jesteśmy artystami. No właśnie. Die musst du drücken. Okay. Und das brauchst du dich nur insofern zu kümmern, dass du die Aussteuerung an der Bahn. Also ich bringe dich dann auf den Bahnhof. Sowieso bringst du mich. Okay, aber eine gewisse Leistung muss man haben. Und hier drückst du nur drauf, weißt du? Du drückst nur drauf. Verzeih mir, ich habe nicht vergessen. Verzeih mir bitte. Du drückst auch wirklich. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich verzeihe schon dein Vertrauen.
Jeden, dwa, trzy, jeden. A ma pan jeszcze kabel? Który to jest? Jeden. Jeden, dwa. Jeden. Jeden, dwa, trzy. Jeden. Jeden, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. One. A tu jest w ogóle pomysł. Jeden. Jeden, dwa, trzy. One. Jeden, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Tylko, żeby poziom mniej więcej. Raz, dwa. Jeden. Okej. Jeden, dwa, trzy, jeden, dwa. One, two, two. Na 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 na
Raz, jest jakaś suma też taka trochę. Co? Reichard głośniej. 1-2, 1-2, hallo, 1-2, doch jetzt. Okej. Okay. Teraz na sumie bym troszeczkę ściszył. Ale ogólnej sumie, ogólnej sumie. Żeby wyciszyć, mówić nie. Tak, tak. 1-2-3. Okej. Tak? Okej. Ja też raz, dwa. Okej. Gitary nie ma na przodzie. Właśnie. Na nas przyszła kolej, a więc my jako zespół Blue Jeans, dzisiaj tak trochę unplugged i bardzo akustycznie. Dla tych, którzy wiedzą, to wiedzą, dla tych, którzy nie wiedzą, to specjalizujemy się w muzyce lat 60. głównie, a więc era rock'n'rolla i rocka. I zaczniemy piosenką grupy Bee Gees. Have you seen my wife? Photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause an outside, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone's digging underground, or have they given up, gone home to bed, thinking those who aren't existed must be dead. Have you seen my wife, Christy Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll call the outside, Mr. Jones. Happening to me, there is something I'd like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you call it outside, Mr. Jones. Kolejna piękną baladę, którą wykonało wielu, wielu wykonawców. Między innymi Everly Brothers, ale także i Elvis.
Let It Be Me. Najbardziej znany piosenkarzy country, niestety już zginął ładnie parę lat temu w swoim samolocie, latając nad Kalifornią. Piosenka Living on a Jet Plane, żyjąc w samolocie. Don't know when I'll be back again.
you, every song I sing for you. When I come back, I bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. See you.
super. W tej pierwszej części gramy, proszę Państwa, troszeczkę inaczej, bo będzie za chwilę zmiana. Ja wezmę gitarę basową, dojdzie gitara solowa. Natomiast tutaj jeszcze dwie, trzy piosenki w tym stylu takim trochę bardziej delikatniejszym. No jedna z najbardziej, może nawet jedna z najbardziej znanych piosenek jednego poety amerykańskiego z okresu wojny wietnamskiej, Bob Dylan i Blowing in the Wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many roads must a man walk down before you call him the man? How many seas must a white devil sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonball fly before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Jeszcze chwilę spokojnie. John Lennon i Imagine. Imagine all the people living.
isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no reason to. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine new musicians, meet the real kids, no need to read or hunger. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will show me. Festiwalu Woodstock, Scott McKenzie, właściwie jego największy, chyba jedyny przebój. San Francisco. Going to San Francisco.
across the nation. Sound a strange vibration. Dynamiczniejszego i też z polskiego specjalnie, żebyśmy razem zaśpiewali, ok? Tego wieczoru. Szalep, ja? Tak? No, nie musi być, to jest rytmiczne. A? Super. Genau. Super. Co Gdzie masz zawsze ustawiony ten... To może w ten sposób, byś śpiewała teraz?
Ale tłumacz wejście, czy nie? Czy jest wejście? Na prąd? A gdzie ty jesteś? A gdzie ty masz? Ja nie lubię śpiewać, ja nie lubię tego śpiewać, bardzo nie lubię. Tutaj jest. To? No bo nie mogę było robić. Się nie da, bo nie ma śruby. Nie ma śruby, więc nie będzie ta tuż. Ja nie patrzę, już jest dobrze. Dobra, okej. Wann geht's los mit dem Flug, oder? Was? Wann geht's los? Nein, nein, nein. Ja, das ist das, was dieses Lied uns fand, mit dem Planek, mit dem Zemol, tak? So, Zemol, das ist gut. Ey, die Suche runter, ja. So ein bisschen das Panorama einigermaßen, weil wir sind halt jetzt wirklich zu viele. Mach mich schnell fertig. Wenn es so ein Lied gewesen wäre, drei. Okay. Das ist der letzte des Bassspiels. So hat wieder geklappt. Das hast du schnell gewechselt, den Bass. Ja, ist doch wieder. Ja, dann, ja, dann, ja. Nie, ale ten. Czy ja podłączyłem z tej strony? Może luźny jest, tak? Ten jest luźny, zobacz. Całkiem. Masz mój podróż.
idzie do pieca. Nie ma wejścia jednak. No właśnie, czwartego brakuje. Jeden, jeden, dwa, trzy. Możemy zacząć drugą część, tak? Jeszcze jeden utwór. Będę obsługiwał gitarą, a potem zamienię na gitarę basową.
I'm such a witness, man. Grupy też The Shadows. Shadowsi do dzisiaj nawet być może jeszcze grają. Stay, tak? A właśnie to był wyjątkowo inny grupy utwór. Oczywiście lata się zgadzają, więc gramy to w programie. Bardziej żywiołowo, bardziej dynamicznie oczywiście niż tutaj. Normalnie rzecz biorąc. A teraz kolejna taki też piosenka znaną z filmu Dirty Dancing. Stay.
ponieważ nie zrozumieliśmy, z G-duru. G-duru. Tak, dawno z Frankiem już rzeczywiście trochę nie graliśmy dawno tego numeru i dlatego wyszło pewnie porozumienie. Okej, ale będzie dobrze. Tylko trzy chodzą, a czwartego gniazdka niestety nie możemy. Więc od razu mówię, że... You're gonna lose that girl. Bo jest to taki ten charakter męski oczywiście, piosenka grupy The Beatles. Ciekawe, czy w ogóle Państwo to znają, aczkolwiek jest niestety szkoda, bo niedoceniona trochę, w Polsce przynajmniej.
You're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. Change her mind. And I will take her out tonight and gonna feel that bad. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone. 'Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely one. The only one. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. Taking her away from you, watch what you do. The way you treat her, what else can I do? You're gonna lose that girl. Słyszał ten utwór? Czy kojarzy to? No tak. To nie ściągnęliście do góry. Co będzie chyba łatwiej zgadnąć, tak? A patrz, dobrze, teraz grupa The Shadows i jeszcze raz Franek solowo. Wielki przebój w rytmie country. A patrz. Thank you.
Proszę Państwa, oczywiście mówiłem o akcencie polskim też i to też będzie się wszystko zgadzało, jeśli chodzi o lata. Jedna z najpiękniejszych balad Krzysztofa Klęczona jeszcze z okresu tego pierwszego, fantastycznego okresu czarnych gitar. Piosenka Gdy kiedyś znów zawołam Cię. Słychać? Coś? Słychać coś? Tak? Tak. Jeden. O. No teraz perkusista nawet weźmie jakiś instrument specjalny. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz, przepraszam. Uwaga, trzy, cztery. Zaśpiew w całości. To był niemiecki?
staroniemiecki. Nie, to był poniemiecki. Okay. Wobec tego jeszcze raz zostaniemy w tym klimacie i jeszcze raz klęczą i tak? Siala. Tak? To może ja. Zaśpiewamy razem. Może ja tutaj zrobię tak. Tak było w oryginale chyba. O, tak, tak. Pośród drzew wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaj przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem na rano skwer. Molo, gdy zapadał zmierz, molo, gdy zapadał zmierz. Sia-la-la-la-la-la-la-la-la. Płynął czas, letni czas, aż wakacji nadszedł kres. Przyszedł dzień, w którym już rozstać musieliśmy się, rozstać musieliśmy się. Bye bye love, bye bye sweet girl.
Irish love. Up to which canteen deserves the bowl. And hear the reason hey, I'm so free. My loving baby distills me. Bye bye, oh. Bye bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I'm gonna die. Bye bye, bye love, bye bye. Piękna ballada George'a Harrisona z okresu jeszcze też Beatlesów. Nawet solówkę na tej płycie nagrał jeszcze wtedy młody Eric Clapton. Tak się właściwie zetknęli i zgrywali czasami oczywiście. Grywał go silnie właściwie tylko. Why my guitar gently weeps? Gently weeps.
Proszę Państwa, nie chcemy, żeby nasz kolega tutaj nic też nie uczynił dla Państwa. Jak nie? Zagrałem na harmonii. Prawda? Ale jak? Okej. Okay. I też oczywiście jeden. Andrzej zaśpiewa jeden. Piosenkę On the Road Again. Nie, this is mine. Moment. One moment. A ja w międzyczasie tylko powiem, że jeśli Państwo mają życzenie i chęć, bo w przyszłym tygodniu, w czwartek o godzinie 20:30 gramy w klubie Liverpool. To jest taki klub naprzeciwko Renomy na dole w piwnicy. Z tym, że już wtedy w pełnym składzie, jeszcze gitarzysta i pełna perkusja i tak dalej, więc będzie to sporo innych piosenek także oczywiście dzisiaj tylko tak właśnie akustycznie. A więc czwartek o 20:30, jeśli ktoś Państwa ma czas. Jestem wolny, także napoje oczywiście tam są na miejscu i tak dalej. Zapraszam, dobrze? Czwartek 20:30. A szef mógł też paść, nie? Z klubu, nie? Jasne. No właśnie. No i trochę inne wydanie. Nul moment, ja. Nul. Ja, okej. On the road again. Just can't wait to get on the road again. My friend, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going to places that I've never been. Seeing things that I will never see again. And I can't wait to get on the road again. On the road again. That's the love that's just a thing of down in my way. We're the best of friends. Yes, this is the world keeps coming our way. In our way, on the road again. Just can't wait to get on the road again. And my love is making music with my friend. And I can't wait to get on the road again. Chcieliśmy to zrobić. Dzisiaj pierwszy raz śpiewamy. I ciekawe, czy ktoś podniesie rączkę później na końcu i powie, czyje. Co dzieje, kładzie? Ja. Okay. Yeah. To jest prapremiera, więc musimy się tutaj umówić jeszcze na tym utworze. Okay.
mind, your mind. Treat me like you never been before. Where we take eyes, had a night before. One and all and wise, had a night before. When I met you here, you become sincere. Just like you had a high before. Last night in the night, I will remember you are. When I sing of all the things, makes me wanna cry. We said our goodbye. The night before, love is in your eyes. The night before, that's the day I find you were hanging on my. Think me like you never night I find you have changed your mind. Treat me like you never done before. Last night in the night, I will remember you. I when I sing things of dear, when you wanna cry, we say our goodbye. The night before, love is in your eyes. The night before, how you paid a charge. You have changed your mind. Treat me like you. Kończymy ten dzisiejszy wieczór dla Państwa. Ach, jeszcze jedna, tak, właśnie. Film Crime Story, pewnie parę osób przynajmniej oglądało. A właśnie, czyja ta piosenka była? The Night Before? Klasów. No, ale mówię, u nas dosyć nieznana. By me, too in this misery, and I.
razem znana. Słucham. Ja. All my loving i tym piosenką pożegnam się z Państwem i jak mówię, zapraszamy w czwartek, czyli faktycznie prawie mniej więcej za tydzień do klubu Liverpool przy ulicy Świnickiej. Dobrze, zakończymy jeszcze balladą grupy The Everly Brothers. All I have to do is dream. Dream, 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 when I feel blue.
can make you mine. Cause your lips are white, and I, night or day. Only trouble is, 3 weeks, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die. I love you so. Możemy Państwa zostawić. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do zobaczenia. Poduszki trzeba rozdać gościom. Dobrze. Ale jak jeszcze miejsce? No, bardzo dziękujemy. Naprawdę. Wspaniały koncert. Jej. Super, kurczę, profesjonalnie, naprawdę, moim zdaniem. Nie to mówię. Przemykajcie drzwi, bo tam panią przewieje. To jest dobre miejsce na to. Zapraszamy jutro. Jutro o 20 jest świetny koncert. Kolejny tutaj. Tak. Co jest jutro? Grzegorz Dąbrowski. Robiliśmy taki przegląd pieśniarzy i on zwyciężył. Pieśniarzy roku 2015. Tak, jutro o 20. Zapraszam serdecznie. Nie, własne, własne. Własne, że to jest bardzo ciekawe. Zresztą no to będę tutaj trzeci, bo jest doktorem tutaj na technologii. Są się. Po co się? Można siedzieć stronę, Facebooka. A teraz jeszcze dodatkowo właśnie ci wszystko remontowałem. Chyba udało się. To, że z takimi 4-3-sekundowymi przerwami. O, daj teraz. O, znowu zobacz. To będzie na żywo. Ale dobra, trzeba było zaraz wykazać. Wiesz, takie pytanie, to jakiś czas, 4 sekundy, mleka. Na pieśniarze, na Facebooku. No, tam przez sanitarze, może w ogóle ten Facebook jest tak popularny. Ale to ziemia, kiedy to pisze Facebook, pieśniarze i to jest skończone. Tak, bo na bicie, bo to łatwiej o sprawę. A nie, no to oczywiście, to jest na żywo najbardziej. To jest dla tych, co na morzu. Albo jadą na inny koncert, aby się rozerwać. W szpitalu jest. Jutro o 20. Spotykam się. Właśnie. Drugi przyjdzie. Nie wiadomo, to ja przez chwilę. Nie, no się
A blues będzie u nas, o, będzie bluesowy wieczór 12. Tak, no właśnie, jak to właśnie jest. O której? No, dobranoc. A gdzie się pani dowiedziała, że ja na tym miejscu? Już tu byłam, tak? A, to już jeszcze na części. Tylko tak rzadko. Tak raz na jakiś czas chyba. Nie zawsze wiem, nie wiem, czy na tym tej chwili nie jestem zarobowana. Ja wiem, ale nie wszystkie się otwierają. Nie, moja strona się otwiera. Ale to jest a bo pisze, że to nie. Ale jutro jak mi się uda, to przyjdę, może nawet po prostu przyciągnę jeszcze, zobaczymy, jak to będzie. Ja się często dowiaduję w biegu różnych rzeczy. A tutaj byłam jakby w przedmiot, ale właśnie coś, nie wiem, się nie doczytałam. Pisało bodajże, nikt podawał, że tu. A, no właśnie tu pieśniarzy tego roku. No tak, ale nie tu. Był tutaj. No ja tu przyszłam, bo w klasztorze. Nie, to był przegląd. To był jego koncert, przegląd. A to niebieski, to wiem. Ale tam był Wrocław, jakiś nasz tam Klej, Orki, i tak dalej. Był, tylko trzeba było przechodzić. Może nie pamiętam. Aha, właśnie tak. Tak, któryś tam, nie pamiętam, który z nich się wybrała. Myślałam, że tutaj nie było. Andrzej Gaczarek. Już nie pamiętam, na kogo ja tam się wybrałam. Ale sam przegląd, koncert taki, tak najważniejsze, że tutaj właśnie. Ale to musiał być w takim razie wcześniej wieczorem, w ciągu dnia, tak? Nie, to... ja mam nadzieję, że to jest pierwsze takie spotkanko i nie ostatnie. Postaram się wpaść 27 jakoś na Nie wiem, ale chyba dym, co przyjdzie, bo jechał gdzieś. Nie, 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 nie
też w domu muszę pomagać. No i tam tańczą. No, to byliśmy na szpale. Ona też czasem się dorzeczyła. Właśnie ciekawe, że... A, sam mieszkałeś? Tak, ale... No, 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 słuchaj, synu, to jesteśmy już takie, jesteśmy już zapoznani i zawsze mam nadzieję, że dobrze wyszło. Chciałbym sobie, będziesz to mogła przesłuchać? To już jest w sumie, bo to jest tego, teraz jesteśmy na żywo i to powinno być w całości. Czy to w kawałkach pisania nie wiem, bo to jest jakiś czas taka przerwa, która zbudowa taki blackout. To nie wiem, jak to się nagra. Czy to jest kawałeczka, czy coś. To jest jakieś pierwsze... No, to w przyszłości kilkanaście, jakie prace zrobiła swoje, natomiast... Myślę, że jakby w ogóle... Po będzie na YouTube. To fajnie, fajnie. A słuchaj, proszę... Patrz, możesz zrobić tak, że... Pozdrow twoich serii. No... Mogą myśleć, że to jest dobre. Jasne. To pozdrow serii, ale nie pozdrow. Kurze, to jest tak naprawdę... To da się jeszcze tamten? Coś jest no tak. Takie wiesz, te ćwiczenia. To od razu. Ja słuchałem chyba wszystkich. Prawie wszystkich. Jak tylko mogę, to słucham czegoś takiego, bo staram się wartościowo, że szukać od tego jakichś takich klasycznych, nie? Czy... Ja się że to nie słucham, znasz go osobiście? Tak, znaczy to są przyjaciele jego tańczy. Może go tańczyć. Tak? Do pieśnia. Aha, to trzeba było... Ja mogę dać podczas... Zresztą, że on jest chory. Tak, no właśnie, choruje tam. Żona jego jest chora. To był przyjaciel mojego taty, a teraz tata wyjechał do Francji. No i właśnie teraz będzie na bal, nie wiem jeszcze, czy będzie, ale jest ten bal wolności przez Jerzego Zalewskiego organizowany. Tam ma być. Myślę, że coś się może z tą pracą. Przez swoją działalność, powiedzieć, że mam problemy. Są takie abstrakcje, że się robi skoro, to nie wiem, co to mówię, ale nie wiem, jak to wygląda. Różne opinie słyszałem. Natomiast moja babka wróżyła. Jesteśmy w kontakcie. Wiem, że taka możliwość, przez to pole chyba jeszcze te polskie plusy, że Tak ekspresyjnie, właśnie to jest ta ekspresja, jaką to mój zakres poznaczy. Dziękuję panu bardzo. Ja już muszę to skończyć. Oni mają szkołę na przykład. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Super. Świetnie. To jeszcze dziękuję. Jasne. No to lecicie już? Miłego wieczoru. Cześć dziewczyny. Janek. Jak tam na Janek. Do zobaczenia. Rewelacyjny koncert, Proszę pana, to bardzo profesjonalnie, naprawdę, jak drugi Elvis. Naprawdę, reinkarnacja Elvisa, serio. Grający na gitarze, bo na fortepianie. Nie, on ma kontrolę, bo po prostu normalnie niesamowity. No dobra, ale myśmy już od lat nie grali ze sobą. Jak go zaprosiłem, on jest gościnny. Teraz jeszcze zagra z nami znowu, ten gościnny znowu, ale dlatego on, to nie jest takie proste. To jest skomplikowane otwory na głosy, to Franek też, z nim wiele lat nie grałem, bo teraz znowu ściągnę. Bo mam jeszcze innych ewentualnie, ale chciałem z nimi, bo myśmy tutaj nagrali, najlepiej brzmiało. No poza Reinhardem, no nie, tak, to wszyscy się fajna, to to będzie pan w czwartek, nie? Bo mówię, że nie ma stanie, naprawdę, bo inna atmosfera i będzie inny rytm, inny power, zupełnie będzie, inny to sens wymienimy, żeby bardziej on... No po prostu inaczej, dał dużo nie razy. Tutaj tak było balladowo bardziej, no, delikatnie, nie? No a to jest tylko cząstka, ile tego myśmy zrobili.
sumie to, tylko żeby pewne rzeczy oczywiście sobie przypomnieć. Tak, że parts of Agnes Noel Power. Wierzący. Pakujemy się na razie. Ja dopiero w Liverpoolu to mogę pokazać, jak się gra na perkusji. Przecież ja 50 lat spędziłem za tym instrumentem. Nie wiem, skąd ma taki akcent, właściwie brytyjski trochę, nie? Nie, to jest typowo teksański. A. Ja z Teksańczykami pracowałem na statkach amerykańskich. Już mam jeszcze kiedyś, zapraszamy. Ja zapraszam z kolei do Liverpoolu, bo wtedy dopiero będzie pełna, bo to jest takie kameralne. Wszystko było kameralne i po raz pierwszy zresztą. Do widzenia. Do widzenia. Thank you very much. We have something, and if you just ask me.
No, thanks. Marian and I will take it on the car and... Er fährt nach Hause und ich kann dich begleiten. Wir können auch gerne was trinken und dann laufen wir zum Bahnhof, ja? Thank you, Miss Dennis. I hear you probably sure because she drives away to Katowice tonight. I should accomplish to jest, chyba zdaje się właśnie mój plecak. We see, No jakbyście mogli, ze szczapkami, na czapkach, no bo zawsze Already have found what is the most important for me. Thank you very much. Dziękuję bardzo. No, serio, jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam dla Anka i powiedziałem, że jest potencjał na takiego barda naprawdę wyjątkowego. Tak. Gdzie wielki? Ja mam tak już jest bardem. No właśnie już jest bardem, no a co? Dobranoc. Come to train something. I will, I will show it. Yes. Pijemy coś. Dobra. Czemu? Nie, ja ostatnio to mam taki festiwal i po wszystkim to tu zastałem. Dziękuję bardzo. No, czołem. Dzięki. To było coś wspaniałego. Do zobaczenia. Do widzenia. To będzie częściej tutaj. Oczywiście będzie. Wolna chwila oczywiście. Tak, żeby nie pojedynowało. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia. Czujmy się tak po zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I'm leaving. I have to go home. I'm leaving just next door. So, yeah. Ist klar.
Okay, good night. Okay, see you to Sunday, right? Okay. Okay, good night. And tschüss. Thanks, Lemon. Ja, ich muss nur noch mal gucken. Ich hab immer so kontrolliert zwar. Ja. Das kennst du, oder? Ja. Ich muss immer alles doppelt und dreifach gucken. Ist das du Gitarre?